Witajcie, przyjaciele. Zastanawiasz się, skąd ten głos. To głos Boga do ciebie. Słuchaj mnie uważnie teraz. Dzisiaj może być najpiękniejszy dzień twojego życia. Dzisiaj może być dzień twojego zbawienia. Dzisiaj może być początek najpiękniejszego wydarzenia. Ale czy dzisiaj będzie ten dzień, to zależy od ciebie. Kochani, jestem tutaj jako głos Boga do ciebie. Bóg mówi do ciebie, człowieku. Bóg mówi, jestem tutaj. Jestem w zasięgu twojej modlitwy. Jestem tuż obok. To nie jest prawda, że cię nie słyszę. Bóg cię słyszy. Ale chcę ci powiedzieć, że to człowiek jest oddzielony od Boga. Człowiek w jego koncepcjach mówi w swoim sercu, że Boga nie ma. Kochani, ja byłam takim człowiekiem, który latami mówił, że Boga nie ma. Oczywiście myślałam, że jest jakaś forma duchowości. Myślałam, wiedziałam o tym, że są jakieś cuda, są jakieś fajne znaki, że jest jakaś forma duchowości. I kiedyś ludzie przyszli do mnie i powiedzieli mi, że jest Jezus, że On jest realny. I wiecie, co ja zrobiłam? Wyśmiałam ich, bo Jezus mi się kojarzył z moherowymi beretami. Jezus mi się kojarzył z zakazami i nakazami. Jezus mi się kojarzył z jakimiś niekończącym się rytuałami, staniem w kościele godzinami, kiedy mnie nogi bolały, chciałam sobie siedzieć na ławce. Nie chciałam stać w żadnym kościele i tylko czekałam, żeby wyjść z tego kościoła. Z tym mi się właśnie kojarzył Jezus. Z obrazami, z Bozią, z Matką Boską, z różańcem. Ale kiedy ja poszłam do Boga, ja powiedziałam, Boże, ja nie wiem, jeżeli Ty jesteś, gdzie Ty jesteś? Czy Ty jesteś jako Jezus, czy jako Budda, czy jako Muhammad, czy jako energia, czy jesteś? Powiedziałam tak do Boga w desperacji, bo byłam na psychotropach. Miałam bardzo ciężką depresję. I wiecie co, chodziłam do psychologów i nic mi nie pomagało, nic. Czułam pustkę w głowie. Czułam egzystencjalną pustkę. Zakupy mi nie pomagały. Imprezowanie mi nie pomagało, bo sobie poimprezowałam, popiłam, a to się zakochałam, ale potem następnego dnia wstawałam i czułam pustkę. Pustkę w sercu. I dawaj, od nowa jechałam na psychotropach, żeby sobie normalnie żyć. I jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że tak nie musi być. Tak nie musi być. I w takim stanie takiej desperacji, powiedziałam do Boga, czy jesteś? Czy jesteś? Jeżeli jesteś, to ciebie potrzebuję. Jeżeli jesteś, to chcę ci powiedzieć, że kolejne zakupy nie są żadnym lekarstwem dla mnie. Czuję pustkę w sercu. Potrzebuję ciebie. I przyszli ludzie i powiedzieli mi, że Jezus jest inny niż myślę, że Jezus to nie jest ten kapeć jakiś stary religii. Jezus to nie są żadne różańce, to nie krzyżyki. Powiedzieli mi, że Jezus jest realny. Powiedzieli mi, że ja mogę się z Nim spotkać osobiście. Że Jezus mnie zbawił. A ja sobie pomyślałam, ja bym była głupia tego nie przyjąć. Nie jestem pewna, czy to jest prawda, że Jezus jest realny. Powiedziałam do swojego serca, że nie wiem, czy On naprawdę był, ale byłabym głupia tego nie posłuchać. Byłabym głupia tego nie przyjąć. Bo jeżeli się mylę,
Jeżeli w swojej głupocie się mylę, to drogo mnie to będzie kosztować. I z taką właśnie logiką, kiedy usłyszałam Ewangelię, kiedy usłyszałam, że jestem grzesznikiem, kiedy usłyszałam, że jeżeli ja wyznam do Jezusa, że ja Go potrzebuję, że jeżeli ja to szczerze zrobię w swoim sercu, jeżeli ja wyznam do żywego Jezusa Chrystusa, że jeżeli ja powiem, Jezus, ja Ciebie potrzebuję, Jezus, ratuj, Jezus, wierzę, Jezus, przyjdź do mojego życia, to On przyjdzie. On przyjdzie. I tak się stało. Tak się stało. Kiedy przyszedł do mnie żywy Jezus Chrystus, to było najpiękniejsze spotkanie w moim życiu. To spotkanie zmieniło całe moje życie. Dzisiaj moje życie jest totalnie inne. Dzisiaj moje życie jest pełne mocy i pokoju. Dzisiaj mam pokój z Bogiem. Przyjacielu, to są słowa Boga do Twojego życia. Posłuchaj prostych słów Ewangelii. Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje błędy. Rozumiesz? Za wszystkie Twoje błędy. Mam pytanie, popełniłeś kiedyś błąd? Czy popełniłeś kiedyś błąd? Czy zrobiłeś kiedyś jakąś głupotę? Świadomie czy nieświadomie? Czy skłamałeś? Czy coś ukradłeś? Czy brałeś narkotyki? Czy oglądałeś pornografię? Cokolwiek. I czy chcesz nieść ciężar każdego swojego grzechu? Czy chcesz nieść konsekwencje każdego swojego grzechu? Bo jest Zbawiciel. Jest wyjście. Jest wyjście z ciężaru, z konsekwencji grzechu. Jest wyjście. Jest rozwiązanie do każdego problemu w życiu człowieka. To rozwiązanie to Jezus Chrystus. Tylko ten kraj jest przepełniony wszelkimi obrazami Jezusa. Tylko, że On jest realny. Ludzie, Jezus jest realny. Jezus Chrystus to nie bozia. To nie krzyżyk. To nie paciorek. To jest moc. To jest moc i łaska i dobroć do Twojego życia. To jest rozwiązanie na każdy problem do Twojego życia. Do mojego życia Jezus Chrystus stał się rozwiązaniem. I Jezus Chrystus zmienił całkowicie moje życie. On może zmienić Twoje życie dzisiaj, bo to nie jest żadna, nie ma bozia. To nie jest żaden obrazek, to nie jest drewienko. Nie zamknę się nigdy. Będę głosiła do końca o Jezusie Chrystusie. Będę głosiła o tym, że On jest rozwiązaniem również do Twojego życia. Przyjaciele, Jezus Chrystus jest realny. Ewangelia jest prosta. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele, jeżeli ustanowisz Go swoim Panem, swoim Zbawicielem, On przyjdzie do Twojego życia. Ja Ciebie chcę zachęcić, abyś zbadał sprawę Jezusa Chrystusa. Zbadaj tą sprawę osobiście. Zbadaj sprawę Jezusa Chrystusa. Nie polegaj na tych fałszywych obrazach. Nie polegaj na tym, co Ci mówią w telewizji. Nie polegaj na tym. Zbadaj sprawę Jezusa Chrystusa. Powiedz swoim sercem, powiedz do Niego, powiedz, Jezus, jeżeli jesteś realny, chcę Ciebie poznać. Jeżeli jesteś prawdziwy, chcę Ciebie poznać. Ja to zrobiłam 10 lat temu i to zmieniło moje życie radykalnie. Dzisiaj moje życie jest totalnie inne. Jestem wolna od depresji, jestem wolna od jakiegokolwiek syfu. Moje życie jest wypełnione dobrocią,
pokojem, miłością żywego Boga. Żywego Boga. Jezus Chrystus jest realny. Dziewczyny, dzisiaj może być początek nowego życia. Dzisiaj może być początek twojego nowego życia. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że Jezus Chrystus jest rozwiązaniem na wszystko. Jest odpowiedzią na wszystko. To nie ma znaczenia, co ty robisz. Chodzi o twoje serce. Chodzi o twoje serce. Chodzi o to, czy otworzysz swoje serce na żywego Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, Jezus Chrystus jest realny, prawdziwy. On jest mocą do życia każdego człowieka. Sprawdź, zbadaj sprawę Jezusa Chrystusa. Zbadaj sprawę Jezusa Chrystusa, przyjacielu. Amen.